tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym vlogusiu z Dupci. Wiem, kolejny film dzisiaj, w ogóle ostatnio jest dużo filmów, mam nadzieję, że jakoś udaje wam się to w miarę doogarniać i jakoś wam bardzo nie przeszkadza, że tych filmów jest aż tyle, ale no cóż, jest faza, są pomysły, jest radość, więc dlaczego bym miała nie nagrywać. Dzisiaj zacznę od przypału pewnego. Część z was wie, że gram w coś, co się nazywa quizwanie, a od quiz i wyzwanie jednocześnie. Tak, gram sobie w takie cudo i słuchajcie, tutaj jest taka opcja, jak zaproś z Facebooka. No i ostatnio chciałam wyzwać Wandzie na pojedynek, więc wchodzę sobie w zaproś z Facebooka i tak przerzucałam osoby i jedna osoba kliknęła mi się przypadkowo. Mówię, ciul, trudno. Coś tam patrzy, jakaś Antonina. No, jedną znam Tośkę. Mówię, no może to ona. No, w sumie dawno z nim nie gadałam, tak ją nagle wyzywam w grze na pojedynek. No ale dobra, no już ciul, już się kliknęło, już niech będzie, nie? I słuchajcie, gram to w międzyczasie oczywiście gram z Wandzią, gram ze znajomymi różnymi. No i napierdzielamy w quizwanie. Gramy. No i gram z tą Tośką. Słuchajcie, wygrałam. Patrzę, 19 punktów skoczyłam w rankingu. Mówię, szaleństwo. A mówię, dobra, sprawdzę, czy to na pewno troszkę, bo Antonina z jakimiś cyferkami. Dobra, no to sprawdzę, nie? Słuchajcie, wchodzę w znajomych z Facebooka, sprawdzam, z kim grałam i zamarłam. Wiecie, taka cudowna chwila, kiedy mój mózg zaskoczył, że właśnie grałam w quizowanie szefową mojej siostry. Taki telefon, cześć, słuchaj, bo jest taka gra na telefon i się tam quizy ten, no wiem, moja szefowa w to gra. Ja mówię, no bo ja właśnie dzwonię w tej sprawie. Słuchajcie, wyzwała mnie na rewanż, ja się starałam przegrać i tak powygrałam i cyk, 18 punktów w rankingu do góry. Mówię, nie, po prostu jak chciałam przegrać, to ni hu hu, nie dane, po prostu nie dane. Przestań wibrować, Balin, przestań spałować na lolowni. Nie, po prostu kurwa, ja pierdolę. Miałam takiego mindfucka, mówię, ze wszystkich osób, słuchajcie, masa moich znajomych w to gra. I ze wszystkich osób, w jakie mogłam trafić, trafiłam w szefową swojej siostry. To ja. Kurwa, przypało na dziś. Dzień dobry. To w sumie na wczoraj. Kurwa, mówię, no po prostu nie. Ja tylko zaśmiałam, że jak wywalam siostrę z roboty, to będzie moja wina. Także, cóż. Życie, zaraz ich zapalin. Wycisz konferencję. Na godzinę. Dziękuję. Tak. Także odnośnie przypałów to no, zwyciężyłam, musicie przyznać, że zwyciężyłam. Ale słuchajcie, takie sytuacje zawsze przytrafiają się mnie. Ja po prostu mam do tego jakiegoś ukrytego skilla do przypałów. Po prostu level ja... Masakra. To tyle odnośnie przypałów. Słuchajcie, mam do was, no w sumie dla mnie całkiem dobrą wiadomość. Nagrałam Never Alone. Nagrałam odcinek z Never Alone. Ostatni. Nie dlatego, że ostatni, bo gra już mi wkwiała na tyle, że postanowiłam jej nie nagrywać dalej, tylko po prostu grę ukończyłam. Postanowiłam podejść do niej na spokojnie i nie ukrywam, że się to opłacało, bo w ostatnim odcinku jest dość mało śmierci. Natomiast nie liczyłam, więc licznika nie będzie. Zresztą już po ostatnim odcinku licznik się zepsuł i koniec, i pozamiatane. Ale podeszłam do gry na spokojnie, udało mi się ją skończyć, także w poniedziałek zobaczycie ostatni odcinek z Never Alone. Przy okazji w poniedziałek wchodzi też nowa seria, wracają Pokémony. Tym razem Ruby i Safir, które są przeze mnie nazywane Serafinem i tak jak było Green Liść, tak teraz będą Pokémony Serafin i te
ta wersja pewnie już zostanie. Także Pokémony się pojawią w poniedziałek, pierwszy odcinek. Serią, która wejdzie za Never Alone, będzie Harry Potter i Komnata Tajemnic. Ostatnio ktoś mi przypomniał na fejsie, że była taka sytuacja, że gram. No, nie było możliwości uruchomienia gry na moim starym kompie. Coś tam się pierdzieliło z nieznanych przyczyn. Kombinowałam na 150 różnych sposobów, 150 różnych wersji gry, żadna nie działała. Spróbowałam na 8. Też trochę trzeba było pokminić, Wojtek mi tam trochę pomógł poustawiać parę rzeczy i seria na kanale się pojawi. Także seria z Harry'ego Pottera będzie i ona wchodzi za właśnie Never Alone. Dodatkowo słuchajcie, gadałam ostatnio z Magdą i Magda mówi, że planuje nową serię. No wiesz czego, ona, nie powiem ci, bo zaraz się okaże, że też chcesz z tego serię. Słuchajcie, pierwszy tytuł jaki podałam, to było po prostu trafienie w to, z czego Magda będzie robić serię, bo ja z tego też serię planowałam. Znaczy ja ją dalej planuję i ona się pojawi u mnie na kanale, ale może jeszcze nie teraz. Natomiast po prostu nasz gust co do gier jest powalający. Kto tu się stęsknił za mną? Rano chciałam wstać z łóżka, to mnie nie chciała wypuścić, bo ona na mnie leży i jej jest wygodnie. Tak? No tak mój mru mru mru. No, także masakra. Miseczki, postaram się jeszcze dzisiaj zrobić wam live'a, natomiast nic wam nie obiecuję. Nie pytajcie się kiedy, z czego to z Simsów 4, to wam mogę obiecać, jeżeli będzie to z Simsów 4. Natomiast, no jak mówię, nie wiem czy się powyrabiam ze wszystkim, bo jeszcze muszę dla was filmiki polenderować, bo mnie jutro nie ma. Biadek u cioci, tym razem u innej cioci, później do drugiej cioci i w poniedziałek jeszcze coś tam ktoś wspominał, że też bym mogła podskoczyć i no nie wiem jak to wszystko wyjdzie, natomiast aktualnie mam nagrane wszystko na poniedziałek i wtorek albo w środę sami zrobię póki, dobra, tak, czyli tylko na poniedziałek i wtorek, ale to i tak już myślę, że dość duży plus. Odcinek z Oriego tam około 30 minut skończony Never Alone, pierwszy odcinek z Poków, no i oczywiście Don't Starve z Młotką nagrany 3 tygodnie temu chyba. Ale słuchajcie, to, że my nagrywamy z takim wyprzedzeniem, to nie znaczy, że my sobie możemy pozwolić na to, żeby wrzucać po 3 odcinki tygodniowo, tylko my to nagrywamy z takim wyprzedzeniem na zasadzie, jakbyśmy się nie zgadały na nagranie, bo na przykład w tym tygodniu nie zgadałyśmy się na nagranie, dlatego też mi na przykład nie było Wormsów. I dlatego też nie, to, że my wam mówimy, że mam odcinki wprzód nagrane, to nie znaczy, że tych odcinków może być więcej w tygodniu. To po prostu jest kwestia tego, żebyście odcinek wydostali. Co wam jeszcze miałam powiedzieć? A no, wesołych świąt, Jezuska w waszych sercach i tak dalej. Wiecie, że jestem niewierząca, więc mnie to lotto. Ale co by wam było miło, to muszę życzenia. Nie, nie, słuchajcie, jak dostałam... Nie, ja rozumiem, że wesołych świąt, spoko. Też to powiedzmy, że to jest dla mnie czas spędzany z rodziną. Można powiedzieć, że to jest taki czas świąteczny. Natomiast no, jak ktoś mi życzy Jezuska w sercu, to sorry, ale jest zdecydowanie wielu przystojniejszych mężczyzn, których wolę w sercu mieć niż Jezus. Ale kto wie, może trafię na jakiś, dla swojej drodze jakiegoś przystojnego Jezusa, który mi się spodoba i wtedy będę miała dla niego miejsce w swoim sercu. Nigdy nic nie wiadomo. Nie, życzenia z Jezuskiem w sercu mnie rozwaliły. Dodatkowo pogodę mamy cudowną. Tak, myślę, że vlog to też jest dobry motyw, żeby pogadać o pogodzie. W ogóle wczoraj u mnie było słoneczko, Wojtek wysyła filmik, jak u niego sypie śnieg, u mnie słońce. Dzisiaj u mnie było słońce, później padał śnieg, później znowu było słońce, później znowu padał śnieg. Teraz aktualnie znowu jest takie słońce, ale chmurki już nadchodzą, więc pewnie będzie sypać śnieg jeszcze raz. Ja rozumiem, że kwiecień jest takim miesiącem, kiedy pogoda się przeplata, ale tak trochę chyba zbyt dosłownie sobie to wziął. Kwiecień to nie musi być w jeden dzień, ogarniesz, nie? Nie trzeba tak. Nie, naprawdę nie. Także kwiecień ogar, hello. Ale się śmialiśmy wczoraj, bo Balin wysyła zdjęcie u niego za oknem śnieg, właśnie Wojtek wysyła filmik u niego za oknem śnieg, a my z Malchewkiem wysyłamy filmik, a u nas, znaczy wysyłamy zdjęcie, a u nas słoneczko. Niach, 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 niach. Dobra, misiaki, ja kończę. Dzisiaj mieliście drugą prasóweczkę, która już, no prasówka jest na kanale od 30 minut i widzę, że
po raz kolejny oceny pozytywne. Staram się właśnie rozwijać, bo dochodziły te kategorie w hashtagach, doszło to nowe intro, tak? Plus, jeżeli chcecie zobaczyć moją męską sesję, koniecznie obejrzyjcie prasówkę. Była dzisiaj Kina poleca lub nie. Jeżeli chodzi o plan na jutro, który na Facebooku już dostaliście, jest to Kina poleca lub nie. Chcecie wiedzieć, z czego zajrzyjcie na Facebooka. Są to Simsy z Magdą, które mamy nagrane. Random z Watch Dogsa. Jeżeli będzie dzisiaj live, to zapis z live'a również się jutro na kanale pojawi. Dobra, miciaczki. To tyle na dzisiaj, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się i cześć!